Zaczynamy. Zaczynajmy od tego, że zrobimy sobie prosty web serwis restowy przy pomocy Springa. Zrobimy go sobie w sposób, mam nadzieję, bardzo szybki. Zrobimy sobie coś, co będzie się nazywało REST Control, tylko pewnie tu się przyda też powiększyć czcionkę. Plus. Zrobimy tak. Okay. I zrobimy klasyczne zrobimy coś takiego. Czyli zrobimy sobie taki mały web serwis, który powinien nam zwrócić ten oto napis. Tak po prostu. Dobra, spróbujmy to uruchomić. Started application, zobaczymy. Dobra. Cool. Dobra, to pierwszy sukces. Czyli to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam pokazać. Trochę magii się stało pod spodem, ale widać, że napisaliśmy, że tak powiem, bardzo mało się. Napisaliśmy tylko tyle. A udało się osiągnąć całkiem sporo. Bo udało się stworzyć nam tak naprawdę web serwis restowy przy pomocy kilku linijek. No, użyliśmy trochę magicznego polecenia Spring Run. To polecenie jest dostępne po zainstalowaniu tego narzędzia. To jest też coś relatywnie nowego. Tak zwany GUI Version Manager. To jest coś, co powstało na, tak jak to jest napisane, inspirowane jest przez RVM. Jak ktoś lubi go używał, to albo używa, to jest taki manager wersji. I dzięki temu narzędziu można sobie zarządzać wersjami Gradla, Cradlestara, Groovy'ego, czyli jak widać jest głównie to do Groovy'owych rzeczy, jak sama nazwa wskazuje, Groovy Version Manager. No i Spring Boot'a, bo to rozszerzenie, czyli to rozszerzenie, czyli polecenie Spring, de facto jest Groovy'owe. No jak widać, Spring minus W, to było chyba tak. Nie, wróć. Jeszcze jedną rzecz chciałem przy okazji pokazać, co to potrafi. Zobaczymy, czy wyjdzie. OK. Czyli to cały czas działa. Nawet potrafi nam przeładować, jak tutaj zobaczymy w konsoli,
przeładował nam plik, przeładował nam aplikację, wykrył, że aplikacja się zmieniła, zrobił szybki restarcik, możemy sobie edytować, zapisywać pliki, on nam to aktualizuje. Nie jest to może super inteligentne, bo jak widać sporo musiał się napracować, bo położył stary kontekst i postawił stary, postawił nowy, ale też można. Czyli to tak na szybko, jakbyśmy chcieli sobie zrobić aplikacyjkę. Znamy trochę Groovy'ego, to możemy sobie tak zrobić. Tu jest jeszcze taka admit grab. Spring Boot. O. Takiego rozszerzenia. Ok. Ktoś ma mikrofon taki szumiący troszkę. Czy Paweł może się wyciszyć, żeby nam nie szumiało? Halo? Dobra, może Paweł usłyszy i się spróbuje wyciszyć. OK. Czyli co się stało teraz? To jest adnotacja Groovy'owa z Grapes'ów, tak? Jak dobrze pamiętam nazwę. Frameworku, też się uczę. Tak naprawdę to jest dociągnięcie zależności. Tak? Czyli tutaj możemy sobie dorzucać zależności, które nam są potrzebne i po prostu on nam je znajduje. To takiego do szybkiego prototypowania też ciekawa koncepcja. Ale to, co chciałem bardziej wam pokazać, to Actuator, czyli co się teraz stało, jak widzicie, udało się mapowanie na slash help. Tak? I nie tylko, jak sobie zobaczymy tutaj w logu, to widać, że oprócz naszego oprócz naszego mapowania do naszego Hello Boot kontrolera tutaj zrobiło się jeszcze kilka ciekawych mapowań. Slash env, slash health, slash bin, slash info, slash metrics, slash trace dump, auto configuration report i slash shutdown, którego jeszcze nie używałem, ale spróbujemy. A co tam na końcu? I to są takie ciekawe endpointy, które się zdają out of the box ze Spring Boota, jak się doda właśnie zależność do tego aktuatora. Czyli zobaczmy sobie, co one robią. Slash health, już widzieliśmy, po prostu wyświetla OK. To dla jakichś systemów monitoringu jest bardzo fajna rzecz. Zawsze możemy mieć endpoint, który po prostu sprawdza, czy serwis stoi, czy nie. Co tam mamy dalej ciekawego? Slash env. Jak można się domyślić, wszystkie zmienne mamy tutaj i ich wartości z environmentu tak zwanego, czyli takie środowiskowe. Wszystko, co zostało tam zdefiniowane przy uruchomieniu maszyny wirtualnej, mamy do tego też dostęp, możemy sobie zobaczyć, na jakim środowisku się uruchomiła nasza aplikacja. Beans. Czyli lista wszystkich binów, które mamy zdefiniowane w naszej aplikacji. To są, ponieważ to są restowe endpointy, więc tego może rest klienta będzie trochę lepiej widać. Sobie powiększymy. Tak, chociażby mamy zliczanie, jest nasz Hello Boot, jest cała masa binów pod spodem, które odpowiadają za to, żeby embedded Tomcat na przykład wstał, żeby wszystkie te springowe mechanizmy Spring MVC działały i tak dalej, plus te endpointy z aktuatora. Także możemy sobie zobaczyć, jakie biny są w kontekście naszym. Info to zdaje się było coś związanego z GitHubem, więc tutaj nic tam nie pokażę.
ale Metrics jest ciekawe. Bardzo. Info. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo mówi nam o ilości requestów na każdy endpoint, tak? Czyli tu widzimy, że na przykład, że mamy, gdzie tutaj jest, slash bin status root, mamy jeden request na roota, tak? Zróbmy sobie tutaj parę requestów, bam, 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 tak? Wrzucimy sobie to jeszcze raz i widzimy, że mamy już 7, tak? Czyli on nam po prostu będzie zliczał kolejne rzeczy. Tu widzimy, jest beans, a jak sobie na przykład zrobimy, podejrzymy, co jest na trace, no to możemy sobie zrobić tutaj, ciach, to tu nam się pojawi nowa wartość trace, tak? Czyli ile było odpowiedzi? 200 na trace. Możemy sobie wpisać jakąś głupotę, też dostaniemy 404, że było na taki endpoint. Czyli bardzo ciekawy feature, można sobie patrzeć na jakie endpointy, na jakich endpointach jest ruch, a na jakich nie ma, tego typu rzeczy. Co jeszcze mamy? Trace widzieliśmy, tak? To może będzie lepiej widać. To jest, widać historia ostatnich żądań, które były wykonane, tak? Razem z parametrami, które przyszły, responsem, który był wygenerowany, też do debugowania, bardzo fajna rzecz. Bardzo często jest nam coś takiego potrzebne. Tutaj a ciach i po prostu mamy, tak? Data, jaki request był, z jakiego hosta, wszystko jak na dłoni, do debugowania, świetna rzecz. Dump, czyli jakbyśmy potrzebowali thread dumpa sobie zrobić, to możemy go zrobić przy pomocy tego endpointu. Bam. I mamy thread dumpa w postaci JSONa. Wszystkie widzimy wątki. Super. Co jest jeszcze ciekawe, ponieważ tam pod spodem, jak widzieliśmy, jest dużo binów, więc pod spodem dużo się dzieje. Jest coś takiego jak Auto Configuration Report, czyli raport z konfiguracji, tak naprawdę, która pod spodem została wykonana po to, żeby to wszystko nam zadziałało. Czyli widzimy tutaj konfigurację, która została znaleziona przez Springa, jaki warunek na nią jest pod jakim warunkiem ona będzie, że tak powiem, dołączona. I tutaj mamy sekcję positive matches i negative matches, tak? Czyli w positive matches będziemy mieli te wszystkie konfiguracje, których warunki są spełnione i które są aktywne w tym momencie. Czyli to my tutaj mamy na przykład, mamy audit event, tak? Mamy beans endpoint, dump endpoint, environment, wszystkie te endpointy, tak? To są wszystkie konfiguracje do tego. Automatyczna konfiguracja MVC, tak? I tak dalej, możemy sobie sprawdzić. To może być przydatne na przykład, jak nie jesteśmy pewni, czy coś nam się włączyło, czy nie, możemy sobie sprawdzić. Albo jak będziemy pisać swoje własne autokonfiguracje, to będziemy mogli sprawdzić, czy działa, czy nie. No i negative matches analogicznie, prawda? Możemy sobie zobaczyć, że warunek się nie spełnił. A teraz wywołam shutdown, czyli endpoint, którego jeszcze nigdy nie wywoływałem, i zobaczę, co się stanie. Nie działa? Coś tu napisałem? Not found. Ok. Whatever. Cool. Shutdown endpoint. Trzeba by doczytać, co to robi. Myślałem, że mi zatrzyma serwer, co byłoby
były bardzo interesujące, ale co możemy sobie zobaczyć, co robi shutdown endpoint. Shutdown the application pointer. Powinien zrobić shutdown, ale nie robi. No cóż, to akurat się bardzo nie martwię, bo chyba niekoniecznie chciałbym wystawić taki restowy endpoint, chociaż może do jakiejś automatyzacji. Ciekawa rzecz, przez resta sobie zatrzymać swój web serwis. Ok, to jest jedna ciekawa rzecz. Druga ciekawa rzecz, którą chciałem pokazać, to jest... Tylko sprawdzę, jak to się nazywało, żebym z pamięci... Nie, shell remote, no wiedziałem, że zrobi błąd, tak? Zrobiłem błąd, zrobiłem odwrotnie. Ok, tu się powinno nam stopping. Cool. Ok, ciekawe rzeczy, co się nam pojawiło. To możemy zobaczyć, że pojawiło nam się coś takiego jak using default password for share access, ponieważ nie zdefiniowaliśmy użytkownika i hasła, to nam się hasło automatycznie wygenerowało. Automatycznie pojawił się użytkownik user i tu jest jego hasło. Hasło sobie skopiujemy i zrobimy sobie SSH user R127001-P2000. Wkleimy sobie hasło. Cool. I co się stało? Właśnie mamy. Jesteśmy na konsoli naszego Tomcata. Możemy sobie wpisać help, żeby zobaczyć, jakie mam dostępne polecenia. Pierwszym razem trochę długo trwa, ale to tylko pierwszym razem. Ok, cool. Czyli mamy, no co tutaj jest ciekawego? Mamy na przykład Matrix. O, i teraz mamy metryki na żywo. Czyli zróbmy sobie tak i zróbmy sobie parę requestów do naszego. O, widzimy, że nam się na żywo zliczają żądania. Proszę. Jak dla mnie bardzo ciekawa rzecz, można sobie wejść, popatrzeć, co się dzieje na naszym serwerze. I tak naprawdę jest to super proste, tak? Dodanie jednej zależności powoduje, wow, mamy zdalny shell SSH. Cool, co jeszcze jest ciekawego? Help już robiliśmy, env, no to jak tam się spodziewamy, jakiś environment, log. Log less. Tu nic ciekawego nie ma. To, co chciałem, tak naprawdę shell related commands threads pokazać, na przykład to jest coś takiego. Czyli mamy taki dashboard. Możemy sobie zobaczyć, na jakiej Javie działamy tutaj, jakie wątki działają, co robią sobie. Gdzie mamy HIPA, non-HIPA, Eden. Generalnie mamy podgląd, całkiem fajna konsolka, można sobie puścić na jakimś ekranie w biurze monitorowanie systemu, nie trzeba tworzyć swojego interfejsu. Bardzo ciekawy feature. Poprzez dodanie jednej zależności, bam, i jest. OK. Normalnie exit wychodzimy. A co jakbyśmy chcieli na przykład sobie, OK. Mamy to. Ale to było tak na szybko w Groovim. Dobra, może zróbmy tak. Czy ja tu na razie jakieś pytania do tej części?
Okej. Nie słyszę. To idziemy dalej. To było fajnie w Ruby, ale zobaczmy, jak to samo zrobić w Javie i czy jest tak samo prosto w Javie, jak w Groovy. Okej, to do sobie zatrzymajmy. Zróbmy sobie nowy projekcik. Module. Maven module. Nazwijmy go sobie Hello Boot. Po prostu. Tak? Okej. I co musimy zrobić, żeby to samo zadziałało w Javie? Po pierwsze, musimy dodać jedną zależność, która jest dodawana implicite troszkę w tutaj. Czyli ponieważ robimy Spring Run, no to on wie, że chcemy mieć generalnie Spring Boota, ale tutaj musimy sobie to zadeklarować. Więc powiemy mu dependency Spring Boot. Artifact ID będzie. Ponieważ chcemy aplikację webową, to wybieramy sobie taki artefakt Spring Boot Starter Web. No, ale wersję, jaką wersję? Wersję będziemy używali snapshotową. Tutaj też sobie zaciągnę wersję, ściągnę stąd. Wersję będziemy używali snapshotową. Ta snapshotowa wersja nam zadziałała, to będziemy potrzebowali jeszcze repozytorium. Jak to będzie potrzebne do momentu, kiedy nie wyjdzie pierwszy release. Ale to nam się przyda, bo przy okazji mogę pokazać, jakie są inne dostępne, tak? Bo już zauważyliśmy, że tutaj mamy Spring Boot Starter Actuator, Spring Boot Starter Shell Remote. Ja tutaj użyłem Spring Boot Starter Web. Skąd ja wiem o tych wszystkich Spring Boot Starterach, nie? No, wystarczy sobie wejść do mojego nowego repo i zobaczyć, tak? Spring Boot Starter, jakie ma projekty. To są takie właśnie bardzo przydatne zależności, które pozwalają nam szybko wystartować z konkretnym zadaniem. Na przykład, nie wiem, właśnie z webowym web serwisem, czy security, czy z logowaniem JDBC, Spring Data i tak dalej, i tak dalej. Po prostu dodajemy jedną taką zależność i już mamy całą masę automatycznych konfiguracji dostępną out of the box, tak po prostu. Powiedzcie, co wy widzicie na. Na YouTubie. Miał być komputer, ale. Okej, dobra, spróbujmy. Spróbujmy pojechać dalej. Na hangoucie widać normalnie mój ekran. Tak widzicie, że ja opowiadam o jakiejś stronce, jakiejś liście i tak dalej, tak? Tak, wszystko jest w porządku, chociaż trochę głos wyprzedza obraz. Cool. Ale to jest ok. Dobra. Świetnie. Czyli stąd wiem na przykład, jakie są różne startersy i jakie są jeszcze różne inne tutaj artefakty udostępnione. I o czym ja mówiłem, bo już się troszkę wybiłem. Ach, tutaj. Potrzebny nam jest ten starter. I potrzebna nam jest jeszcze jedna rzecz, żeby się to dało łatwo później uruchamiać. Żeby to się dało łatwiej później uruchamiać,
To potrzebny nam będzie Maven plugin. No i tu musielibyśmy znowu pisać wersję. Później, jakbyśmy chcieli znowu wpisać kolejne zależności, to znowu musielibyśmy pisać wersję. Musielibyśmy pisać wersję Springa i tak dalej, jak to we wszystkich pomach naszych rootowych piszemy. Ale może zamiast tego korzystajmy z tego, co nam daje Spring Boot i po prostu piszmy wersję raz. Weźmy sobie parenta takiego domyślnego, którego nam udostępnia też Spring Boot. Jak widać, już tam się pojawiły znaczki, że mamy Dependency Management i Spring i wersje już są przez Springa zarządzane. Przez Mavena, sorry, przez Mavena zarządzane. OK. Mam wrażenie, że z tego nagrania nic nie będzie, ale OK, będzie chociaż dźwięk. Zróbmy sobie naszą klasę. Musimy sobie zrobić tak. Czyli to, co mieliśmy, to mieliśmy tutaj. Prosić IDEA, aby zrobiła reload projektu. REST controller, request mapping, tu było slash, coś jeszcze mieliśmy? Tyle mieliśmy. Jeszcze musimy dodać coś takiego jak dwie notacje. Generalnie to jest te dwie adnotacje. No i metoda main, która mniej więcej wygląda tak, to jest magia, którą daje nam Spring Boot z automatu. No i dobra, jak używamy to, to w Groovim. I teraz zobaczmy, czy to zadziała. Czyli Hello Boot, tak. Spróbujmy to spakować. I java minus jar target to się nazywało hello boot, tak? OK. Nie skonfigurowaliśmy sobie ładnie logowania, ale to nie powinno przeszkodzić naszej aplikacji działań. No. Czyli to, co potrzebujemy generalnie, żeby nam zadziałało z Java, tak? No to dodać tak naprawdę klasę konfiguracji i magiczną anotację enable auto configuration, żeby włączyć Spring Bootową konfigurację. Metodę main, która nam uruchomi naszą aplikację. No i zależność do startera webowego, bo chcemy pisać webową aplikację, plus Maven plugin, po co jest ten Maven plugin.
Maven plugin jest po to, jak sobie zobaczymy do naszego targetu, no tak jakbyśmy taki z jego zwykłego jara sobie zrobili, to on jest tutaj właśnie, tak? Widać, on dużo mniej zajmuje niż ten taki jar, który żeśmy uruchomili, tak? Bo myśmy sobie uruchomili to tą komendą. Czyli tak 2 kilo to nam nie uruchomi embedded Tomcata i tak dalej, więc to co robi ten Maven plugin, to przepakowuje naszego jara na takiego uruchamialnego jara z embedded Tomcatem, ze Springiem, ze wszystkimi zależnościami. Możemy sobie wejść, zobaczyć, tak, tutaj jest katalog lib, to są wszystkie jary. Tu jest jeszcze ten trochę rzeczy, ale generalnie jest też nasza klasa. I mamy fajną aplikację, którą możemy z jednego jara sobie dystrybuować. OK. Dobra. Jakieś pytania? Nic, wszystko jasne? Poczekam chwilę, bo jest opóźnienie na dźwięku podobno. Opóźnienie jest na obrazie. To org Spring Framework Boot to jest. Ten parent jest w całości tak jak dependencji dostarczany przez Springa, tak? To nie jest twój, ty nie pisałeś tego nic. Nie, tak, to jest dostarczane też przez Springa. Tak, on tutaj jest na liście. Proszę, jest starter parent, tak? To jest jedna z zależności. On jest o tyle fajny, że zawiera. No co, nawet tego nie ma. Jakbym na przykład teraz chciał sobie dodać. Nie wiem. Spring. Nie wiem. Test. Tak, to też widać, że już nam się tutaj pojawiła wersja. To, co on zawiera, to jest tak naprawdę dependency management, czyli przede wszystkim lista wersji różnych frameworków, przede wszystkim Springa, jego wszystkich bibliotek, plus całej masy rzeczy wspieranych przez Springa, przez Spring Boota. Od razu z podanymi wersjami, które są wspierane i które są kompatybilne między sobą, tak więc nie musimy się już martwić o to, żeby wszystko ze sobą zgrywać i pamiętać, w jakiej wersji używamy coś. Wystarczy, weźmiemy takiego parenta i tu już mamy całą masę wersji, którą oczywiście, jak mamy taką potrzebę, możemy sobie przedefiniować poprzez proste zdefiniowanie propertiesa. Ale to z takich feature'ów jeszcze, które mi się na przykład tutaj podobają, to przez proste zdefiniowanie propertiesa. Sobie Java version 1.7. No. I on na przykład już zmienia wersję Java, tak? W Maven Compiler pluginie, tam gdzie musiałem sobie gdzieś wchodzić i konfigurować, już mi ustawił na 1.7, mogę sobie łatwo zmienić na przykład wersję Java, chociażby z takich ciekawostek. Okej, dobra. Mamy to, co tam mamy jeszcze ciekawego. Tu sobie zobaczmy w commits. Mamy to, Java. Okej, teraz spróbujmy skonfigurować sobie naszą aplikację, no bo to wszystko fajnie, pięknie, ale wszystko jedziemy na defaultach, tak? A może byśmy chcieli na przykład, nie wiem, no użytkownika do konsoli, to żeby on miał jakieś inne hasło niż generowane za każdym razem z automatu, tak? Albo jakiś inny, inaczej się nazywał użytkownik do tej konsoli, albo nie wiem, albo byśmy chcieli, żeby
ten endpoint, który jest tak naprawdę pod slash health. O, teraz nie działa. To byśmy chcieli, żeby on się nazywał inaczej. Tak, tutaj jeszcze nie dodaliśmy, tak? OK, więc dodajmy sobie. Te dwie rzeczy, które mieliśmy tam, więc. Tak. To są te dwie rzeczy, które mieliśmy w tamtej aplikacyjce, która była. To była w Groovim, więc tak jak widać, tutaj robiłem graba. Tutaj po prostu dodaję dwie zależności i reszta pozostaje bez zmian. Czyli ten bootstrap, który zrobiłem, taki javowy, daje mi już ten punkt, w którym jestem jakby na starcie, robiąc Groovim. I dodaję kolejne zależności, przepakowuję, uruchamiam. I mam health teraz. Tu działa. I tu działa. Ale chciałbym, żeby to się, nie wiem, nazywało jakoś inaczej. Status na przykład, a nie health. OK. To jak to zrobić? Najprostsza rzecz, można to zrobić. To jest po prostu zdefiniowanie odpowiedniego propertiesa. Można to zrobić w trzech miejscach. My sobie zrobimy to tutaj. Zrobimy sobie tutaj katalog config. Zrobimy sobie application properties. I zrobimy sobie, jak się nazywał ten property. Właśnie. Jaki property teraz mam użyć, żeby to skonfigurować? To nie, to chciałem pokazać. Chciałem się dostać do jednej rzeczy. Pamiętam ścieżkę, ale potrzebuję sobie pomóc. OK. Więc zobaczmy sobie health endpoint. Otwieramy sobie tą klasę health endpoint. I patrzymy endpoints health i byśmy chcieli path. OK. Równa się my status. Cool. Dobra, powinno zadziałać. Przepakujemy. Właściwie nie musimy przepakowywać, ale już klient się może zrobił to. Nie musimy przepakowywać, bo ten config nie jest częścią naszej aplikacji. Szczególnie specjalnie go zrobiłem na zewnątrz. Tak, config sobie jest tutaj po prostu katalog config. Tak. I teraz sobie po prostu uruchamiamy. O, trzeba to logowanie skonfigurować też, bo nam strasznie dużo rzeczy tutaj. O, już widzimy tutaj w logu, że już mamy my status. Tak? O, sprytnie nacisnąłem Ctrl-C. Więc uruchomimy jeszcze raz. OK, nie Firefox, czyli health'a już nie ma, a jest my status. Okay. Tu jest używany taki nowy feature, configuration properties. Jak widać, możemy sobie zdefiniować
tą anotację Configuration Properties, zrobić sobie name, który de facto definiuje nam prefix, i w tym momencie dla każdego pola w naszej klasie możemy sobie zdefiniować propertiesa i Spring nam go po prostu dostarczy. Tak, czyli było widać, że ja tu jest, skopiowałem ten prefix, zrobiłem kropkę i wziąłem path i w tym momencie na path wstawiła się ta wartość, którą sobie tutaj zdefiniowałem w pliku properties. Tak? To jest dokładnie to samo. Czyli endpoints health.path. Boom. Oczywiście możemy sobie też użyć na swojej własnej klasie, jakbyśmy chcieli. Co byśmy chcieli na przykład sobie skonfigurować? Enable configuration properties sobie zrobimy. Powiedzmy hello będzie. Zróbmy tak i zróbmy sobie tutaj jeśli o niczym nie zapomniałem, to spróbujmy to przebudować. Zobaczyć, czy będzie null, bo o czymś zapomniałem, czy zadziała, ale mam nadzieję, że zadziała. Okej, okay. Naprawdę. Najwyraźniej o czymś zapomniałem. Enable configuration properties, configuration. Enable auto configuration. Ach, już wiem, o czym zapomniałem. Tak, przydałby się setter. Generalnie Spring nam tego nie ustawi, jeśli property będzie prywatne, generalnie będzie mógł się do niego dostać. Moglibyśmy pomyśleć dlaczego, ale to jest w sumie to jest bardzo dobre podejście ze strony Springa, bo w momencie, kiedy mamy prywatne pole i tylko Spring by potrafił nam je strzyknąć, to by to było bardzo na przykład trudne do przetestowania. Nie chcielibyśmy mieć czegoś takiego, że to jest prywatne pole i skądś magicznie się bierze z niego wartość. Tak, jest setter i wiadomo, że każdy może go wywołać, w szczególności Spring. Tam. I po prostu nam go wywołał, tak? Ustawił nam property, więc tutaj też mamy. Możemy sobie też w ten sposób dostarczyć zależności, tak? To jest alternatywa do po prostu zrobienie add value. Tak, to jest dokładnie to samo. Może jak mamy jeden property, to nie jest aż takie spektakularne, ale jakbyśmy mieli na przykład jakąś klasę settingsów, nie wiem, do połączenia do bazy danych, czy do jakiegoś innego zewnętrznego serwisu, gdzie mielibyśmy 5, 6, 7 parametrów, to ciekawie można byłoby, moim zdaniem, może byłoby już fajniej zrobić to przy tej pomocy tego configuration properties, niż pisać ciągle add value, add value, add value nad każdym jednym polem. Tak? To można zrobić. I to, co jeszcze wspiera w gestii konfiguracji Spring,
to nie tylko propertiesy, ale też YAMLa. I tutaj do YAMLa muszę sobie, pewnie pamiętam zależności, ale tak jak podobnie jak wszystko inne, wystarczy po prostu dodać zależność. I teraz zmienimy sobie nazwę tego. Tak, zmienimy sobie format. Tu sobie będzie po prostu tak, w ten sposób. Changes. Zmieniliśmy. Przebudujmy. Działa. Jasne na razie wszystko? Czyli potrafimy już nie tylko sobie podstawowe rzeczy automatycznie włączyć, ale też je sobie skonfigurować w miarę potrzeb. Oczywiście pewne rzeczy Spring wystawia, pewnych rzeczy nie pozwala na konfigurowanie. To już zależy od konkretnej rzeczy. To, co jest dobre, teraz jak to się nazywało? Config. Autoconfig. Nie dam. Co jest dobre, tutaj wcześniej patrzyliśmy na te condition, to tak jak na przykład nie chcemy, żeby Spring jakiegoś bina nam definiował, to patrzymy, jaki jest condition na pojawienie się tego bina. I tu jest na przykład na to, że istnieje klasa na ClassPathie. Ale jest też często on missing bean time. On missing bean, tak? Czyli w tym momencie on, jeśli istnieje bean danego typu, to po prostu go nie zdefiniuje. Czyli najprostszym sposobem jest zdefiniowanie własnego beana najczęściej, jeśli nie podobają nam się rzeczy domyślne, które nam konfiguruje Spring, zdefiniować własnego beana. I dzięki temu dzięki temu Spring nam po prostu tego bina nie wrzuci swojego, bo już zobaczy, że mamy własnego. Okay, mamy konfigurację. Testy. Dalej są ciekawe. Mam nadzieję. Okay. Pytanie. Ta adnotacja do przeczytywania konfiguracji, ona automatycznie teraz patrzy na folder config i tam szuka tych plików, czy szuka, nie wiem, wszędzie na ClassPathie, czy poprzednio podawaliśmy, nie wiem, ClassPath i na przykład test metainf i tam definiowaliśmy jakieś propertiesy, a teraz ona sama zawsze w configu, czy jak można to jakoś zmienić?
Jeszcze raz, która notacja dokładnie? Tak, configuration properties. Tak, ona grzebie w tym folderze config i. Ona grzebie domyślnie nie w folderze config, co w generalnie całym environmencie, tak, ten springowy. No. Czyli mamy tą abstrakcję. Environmentu i wszystkie properties, które w tym environmencie są zdefiniowane, generalnie są dostępne przez, są przeszukiwane przez mechanizm, który obsługuje tą anotację. A to, że akurat ja to zdefiniowałem w pliku, który się nazywa application properties albo application YAML, to jest tylko konwencja. I to, że on się znajduje w folderze config, to też jest tylko konwencja. I zaraz wam pokażę, mam nadzieję, gdzie ta konwencja jest zdefiniowana. Teraz to znajdziemy. Wejdziemy tutaj. Okej. Tu mamy. Jedna po prostu z klas w Spring Boot'cie ma zdefiniowane miejsca, w których przeszukuje. Tak? Czyli najpierw przeszukuje na ClassPath'ie, w rucie ClassPath'a. Czyli gdybyśmy sobie zrobili na przykład tu w resource application properties, to też by został znaleziony. Później w katalogu config na ClassPath'ie. Później w bieżącym katalogu, skąd uruchomiliśmy naszą aplikację. Tak, to jest tutaj, albo w katalogu config, w podkatalogu config od miejsca, z którego uruchomiliśmy naszą aplikację. To są takie cztery domyślne lokalizacje, akurat sobie wybrałem tą, ale mogłem wybrać dowolnie inną. Jeśli by mi się to nie podobało, to mogę przy uruchomieniu Springa dołożyć minus d spring config location i powiedzieć, że mój config na przykład jest w zupełnie innym miejscu i podać po prostu tam sobie ścieżkę. Tak, czyli minus d spring config location równa się coś tam, i on wtedy weźmie ten plik z tej konkretnej lokalizacji. Tak, to odpowiada na twoje pytanie? Tak. Super. OK. Dobra. Testy. Zanim przejdziemy do testów, to sobie może rozdzielimy ten nasz kontroler i wyciągniemy sobie część tego bałaganu z naszego kontrolera, bo nie chcielibyśmy sobie tutaj na przykład to sobie wrzucimy tutaj, żeby było wiadomo, że to jest część konfiguracji. Zrobimy sobie komponent scan, żeby nam się zeskanował nasz kontroler. I teraz mamy ładny kontroler. Może nawet sobie pakiet zrobimy, żeby być tak. A co tam? OK, czyli to, co zrobiłem, to tylko podzieliłem sobie odpowiedzialności, tak? Zostawiłem sobie kontroler jako kontroler, a wyciągnąłem sobie takie bardziej generyczne konfiguracje do oddzielnej klasy. I tutaj mamy uruchamianie, zobaczmy, czy to cały czas działa.
Coś nie działa. Co się stało? A w tym application startujesz klasę tamtą z restą od razu, czy możesz pokazać tam IntelliJ? A, tak. Bo tam chyba tą klasę, nazwę klasy musisz zmienić, tą HelloBot tak. Na... Dokładnie. Okej, tu cały czas wszystko działa. Świetnie. Dobra, spróbujmy teraz sobie zrobić testy. Albo zanim zrobimy testy, to spróbujmy zrobić logowanie, żeby nie było tego debuga okropnego. Zobaczmy sobie tutaj, tu nic nie ma ciekawego. Gdzie jest ściąga do logowania? Login. Logback. O, tu mamy ściągę. Bierzemy sobie ten plik. Kopiujemy sobie go do naszych resursów. No i właściwie to jest chyba tyle, co nam jest potrzebne. File. Oprócz tego, że nic tam nie powinno być więcej potrzebne. O. Żeby mieć takie ładne logi, jak tutaj są, powinno wystarczyć. Widać, już nie ma tego całego bałaganu, tylko mamy ładną konfigurację logowania. Też jak nam się nie chce, że tak powiem, na początku konfigurować logera, to mamy takiego fajnego defaulta. I już jedziemy dalej do przodu. Dobra, testy. Chcielibyśmy sobie przetestować ten kontroler. New develop class. Ok, to żeby sobie przetestować ten kontroler, to musimy sobie dodać jedną zależność. Już wcześniej. Wydaje mi się, że ona nie jest tutaj dostępna domyślnie. Chyba, że się mylę. Nie, okej. No zresztą zaraz zobaczymy. Tak, nie jest dostępna domyślnie, więc trzeba sobie... Zapomniałem, muszę zajrzeć do ściągi, jak się nazywa ta anotacja do testu. Spring Application Configuration. Ach, i tu jest nam potrzebna jeszcze jedna zależność. Spring Boot Starter. O, tak. To jest nam potrzebne. Nie tyle to, co to jest, no jest nam potrzebna ta zależność. Czyli znowu Spring Bootowa, Spring Starter Test po prostu. Jak ja to przekopiłem na tej stronie? No jest, Spring Starter Test, tego szukałem.
i zrobimy sobie web app configuration. Coś takiego. Jak tutaj wezmę ze ściągi. Po prostu wezmę ze ściągi. Dostosujemy tylko na nasze potrzeby. Powinno być tak i powinno być co? Powinno być to, co jest tutaj. Tak naprawdę, tak czy nie? Więc to zależy, skąd test uruchomimy. No ale na razie zostawmy to w ten sposób i spróbujmy zrobić test i zobaczymy, czy się coś uruchomi. Czyli jak widać, to jest taki test pełnokontekstowy, więc już widać w logu, że wszystko, cały kontekst wstał, więc mimo, że da się takie rzeczy zrobić, to trzeba z tym ostrożnie, nie za dużo tego typu testów, jak wiemy. Najpierw testy jednostkowe, ale istotne jest to, że jak potrzeba, to też można taki test napisać, używając po prostu add Spring Application Configuration zamiast po prostu context configuration, tak? Ta notacja i ten mock MVC to jest coś, co już było w Springu 3.2 chyba weszło, jak dobrze pamiętam, czyli testowanie kontrolerów MVC. To się nie będę nad tym zatrzymywał za bardzo. Tak to mniej więcej wygląda. On sobie tutaj stawia sobie taki mini kontroler, znaczy mini kontekst, mokuje sobie wywołania HTTP do naszego slasha, spodziewa się OK i tutaj naszej odpowiedzi. OK, to mamy testy. Jakieś pytania do tego testu? Nie ma, to jedziemy dalej. To już omówiliśmy, to omówiliśmy. OK. Ale jak widzicie, musimy cały czas przebudowywać i uruchamiać, żeby to uruchomić, to musimy ciągle przeładowywać. Często mamy tak, że chcielibyśmy sobie w naszym IDE skonfigurować Tomcata i sobie tutaj na Tomcacie, nie wiem, podpiąć JRebela czy tego typu jakieś inne narzędzie i sobie po prostu pracować. Albo może niekoniecznie chcielibyśmy pakować naszą aplikację jako Jara, który ma wszystko embedded, tylko mamy już jakiś serwer aplikacyjny i chcielibyśmy po prostu wrzucić tam vara, żeby on sobie działał. Więc jak to można zrobić? To można zrobić przez tak naprawdę rozszerzenie jednej klasy. I napisanie jednej metody. W sposób oto taki, że dodajemy tylko tyle. I teraz tak naprawdę już cała ta nasza aplikacja spakuje się do czego? Spakuje się do Jara, bo musimy jeszcze zmienić to w pomie, tak? Ale ważne, że już nam się uruchomi. Więc to, co przede wszystkim musimy zrobić, no to zrobić tutaj packaging var, tak? Byśmy chcieli. Tego byśmy nie chcieli, to zrobimy sobie po prostu to w profilu.
I to, czego byśmy też nie chcieli, to nie chcielibyśmy w naszym warze mieć na przykład embedded Tomcata, nie? Jak już na przykład na Tomcacie chcemy coś deployować, to nie chcielibyśmy, żeby tutaj był Tomcat, jakiś embedded wpakowany w środek Tomcata. Nawet sam Tomcat przy stacie takiego wara będzie nam zgłaszał problemy z class loadingiem, zauważy, że coś jest nie tak. Ale z kolei to, co będzie nam potrzebne, to tutaj znowu zajmę do ściągi, bo nie pamiętam, jak to się, że tak powiem, pisze, to będzie nam, skoro nie mamy tamtego startera, to po prostu będziemy potrzebowali ręcznie, to może tutaj dorzucę obok tego, żeby było blisko, ręcznie servlet API powiedzieć, że generalnie zależymy od servlet API i jest to nam potrzebne w naszej aplikacji. OK, czyli takie zmiany. Zobaczmy, jak to nam się teraz spakuje. OK, i teraz mamy po prostu vara. Webin, flip. No i tu nie powinno być już żadnego embedded Tomcata, jak widać nie ma, więc jest ładnie. Teraz zobaczmy, czy to nam zadziała na Tomcacie. Zróbmy sobie nowy Tomcat. Hello boot. Deployment, tutaj, artifact, okay, apply. Uruchomiło się. Jest pusta strona. Kto uważał i wie, co się stało i co zrobiłem źle, co muszę poprawić? Ten błąd już mieliśmy, tak? Że nam się pojawia pusta strona. Nie widzi nam. Czemu nam się pojawia pusta strona? Bo w odpowiedzi przychodzi pusty string, tak jakby null. Odpowiadam już tak mocno. Config się nie wrzuca do vara, bo jest to poza projektem. Dokładnie, config się nie wrzuca do vara. Więc tutaj, tak jak mówiłem, ściągniemy sobie stąd Spring. Nie wiem, czy coś widać na tej małej czcionce. Ale generalnie to, co robię, to tak jak mówiliśmy, minus d, spring, config location, podaję file, dwukropek i ścieżkę do application, do konfiguracji, tak? Więc spróbujmy zrestartować i zobaczyć, czy teraz będzie lepiej. Coś nie jest lepiej. Tą ścieżkę nie wiem, czy dobrą podałeś, bo tam zmieniłeś na hello UG. Dlaczego? Zaraz zrobimy copy path. Edit configuration. Apply.
Navigation, OK. I teraz debug. Była zła ścieżka. Dobra, super. I mamy teraz warę, na którym możemy sobie swobodnie pracować. Oczywiście nadal nie mamy żadnego XML-a, nie potrzebujemy żadnego web XML-a ani nic takiego. Tomcat 7, Servlet 3.0. Wszystko śmiga. Wystarczy tylko rozszerzyć tą klasę. To oczywiście może być zupełnie oddzielna klasa, ona nie musi być binem konfiguracyjnym ani niczym takim. Zaimplementować tą metodę jedną, która dodaje de facto. Te dwie rzeczy to są, ten main to jest z konsoli, a to jest równoważnik, można powiedzieć, maina na kontenerze serwletu. OK, to co? Przerobiliśmy to, co jest de facto w tym repozytorium na GitHubie w tym momencie. Czy są do tego jeszcze jakieś pytania? Nie ma nic, wszyscy, wszystko jasne, tak? Ktoś ma jakieś propozycje, co moglibyśmy zrobić? Ktoś by coś chciał jeszcze zobaczyć? Co można fajnego jeszcze z tym Spring Bootem zrobić? Nikt, nic? Na Vuegu pokazywałeś Spring Data i bazę danych. No i ta baza danych Spring Data jest dla mnie magiczna i chciałbym, może jak nie masz innych pomysłów, to może to. Okej. Okay. No to jest fajne i warto by było umieć to zrobić, ale jeszcze mi nie wyszło. Okej. Dobra, czyli dodajemy sobie bazę danych, tak? Zaczniemy od zależności. Jak się można dość łatwo domyślić, będzie data JPA. Dalej będziemy mieli Hibernate'a, tak? JPA, no to trzeba jakąś implementację tego JPA dodać. Co nam jeszcze może być potrzebne tutaj? Jeszcze, ponieważ chciałem wam pokazać rzeczywiście, co robi Spring Boot. To ja tutaj, gdzie ja tutaj mam taką ściągę trochę. Ach, Spring Data JPA. Spring ORM, ale to powinno się dodać. Zaraz zobaczymy, czy to będzie nam potrzebne. Driver do bazy danych i biblioteka do puli połączeń. O, to nam na pewno będzie potrzebne. A reszta powinna się, że tak powiem, znaleźć chociaż. Zaryzykujmy, że nawet Hibernate się znajdzie. O, w końcu chcemy mieć Spring Data z JPA-em, więc wszystko powinno się, że tak powiem, znaleźć. Nie powinno, co prawda, być tego drivera do bazy danych, bo to powinniśmy sami. No i to DBCP też nie jestem pewien, czy się znajduje w zależnościach. Możemy sobie zaraz szybko sprawdzić. O, tak jak myślałem, jest Hibernate Manager, jest Spring ORM.
Czyli jest nieźle. OK. To, co byśmy chcieli pewnie jeszcze sobie definiować, to chcielibyśmy, zaraz tutaj będzie akurat w tym miejscu, propertiesy do połączenia do bazy danych. Pewnie byśmy nie chcieli jakiejś takiej bazy embedded, to sobie zróbmy. Tu widać na tym przykładzie przewagę YAML-a nad propertiesami. Nie musimy się powtarzać. Mówimy ping data source, URL, username, password, takie i takie. Interesuje Was, jak znalazłem, że to są takie propertiesy, a nie inne? Czy już załapaliście, jak ja tego szukam? Co? Szukam po prostu configuration properties. I tu będzie autoconfigure JDBC. I tutaj widać jest Spring Data Source. I jest driver class name, URL, username, password, wielkość puli. Można sobie zdefiniować. Puli połączeń. No, tak to mniej więcej wygląda. Nam na razie wystarczą tylko te propertiesy, które tutaj sobie wrzuciliśmy, czyli kredensiale do bazy. Ale co my w tej bazie będziemy zapisywać? Zróbmy sobie takiego. Zróbmy sobie jakąś encję. Tak, i tutaj będzie. I zróbmy sobie repozytorium. I teraz sobie zróbmy tutaj tak i zobaczmy sobie repozytory, save, new. Konstruktor domyślny musi być. Czyli będziemy sobie zapisywać do bazy danych po prostu wszystkie osoby, które będą wchodziły na tutaj, wszystkie wartości tego parametru. Tak? Żeby mieć co zapisywać, żeby to były jakieś takie różne dane. Dobra. Teraz już niech sobie tylko przypomnę.
jak się uruchamiało. A, Java minus char tool server, dobra. Cd. Dwa repozytory. Jak tam do tego H2 się dostawało? Tom H2. Wystarczy? Wystarczy. Cool. I my sobie zdefiniowaliśmy hello boot, tak? Hello boot. Łącz. OK. Mamy sobie pustą bazę danych. Nic tu nie ma. Information schema. Pusta baza danych. Dobra. Czyli mamy encję. Encja greeter. Ona ma identyfikator automatycznie generowany. Ma pole nazwa. Mamy repozytorium do tego. Spring data. Wiemy, potrzebujemy tylko interfejs, reszta powinna zadziałać. I no i tyle. I używamy repozytorium, tak? I skonfigurowaliśmy sobie połączenie do bazy danych w ten sposób, przez propertiesy. No i już, no i zobaczmy, czy to zadziała. Ach, co ja robię? Przecież mamy to wszystko teraz już na tą kacie, tak? OK. Tu się chyba wszystko przeładowało. Jeszcze na wszelki wypadek zrobimy, żeby nie było, tak? No i rzucamy debug. OK, ruchamy się. Widzę, czy Hibernate wstaje. O, mamy jakiś błąd. Failed to start. Unknown. OK. Co zrobiliśmy nie tak? Container bez add child. Add child internal. Error hello boot. Not, a! Co zrobiliśmy nie tak? Oczywiście zrobiliśmy nie tak, bo zapomnieliśmy zrobić. Gdzie jest nasz konstruktor? Auto-wired, tak? Na konstruktorze. Pięknie. No such method init, prawda? Dobra, próbujmy jeszcze raz. OK, działa. Zobaczmy teraz tutaj, zrobimy refresh. O, stworzyła nam się tabelka. Wykonajmy.
Proszę, wszystko nam się zapisuje do bazy danych. Tak, pięknie jest John. Wykonaj, jest John. Tak? Tak. Wszystko jasne? Dodajemy zależność, tak? Spring data. Spring Boot Starter Data JPA. Dodajemy driver do baz danych. To jest do puli połączeń. Konfigurujemy URL do bazy danych. Tworzymy encję, repozytorium. I działamy. Jeszcze jakieś, ktoś by coś jeszcze chciał ciekawego zrobić? Jak już mamy bazę danych i wszystko. Jakieś jeszcze pytania? Nic? Nic, nikt? Jeszcze tylko pokażę, że mimo, że jesteśmy teraz na tym już serwerze na Tomcacie, to cały czas działa shell, tak, tutaj. Weźmy sobie tylko hasło. A, może właśnie zróbmy sobie, żeby nie trzeba było tego hasła w ten sposób robić. To już sobie wcześniej znalazłem te properties, gdzie one są. O. Po prostu zróbmy sobie. A co tam? Admin, admin. Zróbmy sobie restarcik. Co nam się otworzyła jeszcze raz baza danych? A to ciekawe. Czemu tamta nie? A, pewnie w URL coś źle podałem. I ach, to już H2 feature, że zniknęło wszystko najwyraźniej. Tutaj teraz możemy sobie zrobić, nie user będzie, tylko admin, admin. Jesteśmy znowu na naszej wspaniałej konsoli. Yay. Wszystko ładnie działa. To co? Kończymy, czy jeszcze chcemy coś zobaczyć?
Nikt nic nie ma, żadnych już pomysłów, co można by tu jeszcze zrobić w tej aplikacji? No dobra, to jak nic nie ma, to chyba tyle na dzisiaj. A, przepraszam, słychać mnie? Tak, słychać. Okej, chciałam zapytać, czy jeszcze jakie inne fajne feature'y Springa 4.0 byś się polecił w szczególnej uwadze naszej? Okej. Mówiliśmy o Spring Boot'cie. Co oni tutaj dołożyli jeszcze ciekawego? A, WebSockety. Tak, wsparcie dla WebSocketów to jest coś nowego. W dość prosty sposób można zrobić WebSockety. No i to jest ten Spring Boot. Plus wsparcie dla Java 8. To tam jakiś cleanup, tak, removed, deprecated rzeczy, tak. Groovy DSL, od tego tym się jeszcze nie bawiłem, ale może być ciekawe, tak, zamiast pisać konfigurację w Javie czy w XML-u, tak, można je pisać w Groovim. No to chyba z tych rzeczy to najbardziej WebSockety. Oczywiście jest do tego też wsparcie w samym Spring Boot'cie, tak? Jest tutaj, jak widać, Spring Starter WebSocket. Możemy spróbować zrobić tą aplikację na WebSocketach, ten czat, który de facto mam już przygotowany i działający z Yuga, albo chociaż pokażę Wam, jak to generalnie działa, tak? Czy co jest potrzebne z kolei, żeby zrobić komunikację nie na zwykłym HTTP, tylko na WebSocketach. A co jest potrzebne, żeby zadziałały w ogóle te WebSockety springowe? Co jest potrzebne w sensie zależności, czy w sensie technologii, która musi być na przykład na kontenerze? Bo to jest parę rzeczy, które jest potrzebne, żeby to zadziałało. Technologii na kontenerze. Żeby takie WebSockety zadziałały, to musi być. No to musi przede wszystkim wspierać kontener, tak? Czyli na przykład Tomcat być w chyba tej wersji najnowszej teraz 7.0.4.7, dobrze pamiętam. Jeśli będzie jakaś wcześniejsza wersja, to Spring używa SOC.js, który jak tam fallbackuje się do jakichś tam wcześniejszych protokołów, ale dokładnie nie pamiętam. Co jest potrzebne? To jest technologia dość nowa, generalnie WebSockety, więc na starszych kontenerach na pewno nie będzie działać po prostu, bo będzie to niedostępne. Zdaje się, że na Tomcacie 6 jakoś to się jeszcze da uruchomić, ale to trzeba by doczytać konkretnie na samych gdzieś dokumentacji Tomcata i tak dalej. No, od strony Springa to weszło wszystko do core'owego tak naprawdę Springa, to wsparcie. Jak widać, to jest referenc do core'owego Springa i to jest po prostu tutaj. No i ze Spring Bootem można to dość w prosty sposób skonfigurować, dość szybko. A SOC.js? Bo pamiętam z Yuga, że pokazywałeś, że jak coś się nie zadziała, to wtedy użyj tego SOC.js, coś takiego kojarzę. Czy może źle zauważyłam? Nie, ten SOC.js jest odpowiedzialny za to, generalnie za obsługę tych WebSocketów całych, po to, żeby robić fallback, jak właśnie coś niedostępne jest tak na kontenerze, jak kontener nie jest najnowszy, tylko trochę starszy, to żeby zrobić fallback do jakiegoś innego rozwiązania. Tak, żeby utrzymać tą komunikację, ale w jakiś troszkę inny sposób. Ja też dokładnie nie doczytywałem o tym. Wiem, że oni po prostu tego używają pod spodem. Nie wiem, czy coś tak na szybko. Nie, chyba na szybko nic nie znajdę, co to jest dokładnie.
No, widzę drugi link WebSocket Emulation, tak? Ale to już. No. Trzeba by doczytać, że tak powiem, co to do końca jest ten SOC.js. Oni tego używają, z tego co czytałem, to właśnie ze względu na to, żeby to był fallback, żeby to działało też na trochę starszych kontenerach, ale jeszcze się nie rozglądałem nad tym dokładnie, na których to działa, a na których nie działa. Wiadomo, że łatwiej będzie z nowszym kontenerem niż ze starszym, ale to chyba jak ze wszystkimi nowymi technologiami, tak po prostu już jest. Ten stomp messaging to jest tak naprawdę nakładka na WebSockety, taki a la protokół komunikacyjny do wymiany wiadomości przez WebSockety. Też jest do tego biblioteczka. To możemy sobie zobaczyć, jak tutaj jest w zależnościach naszego czata, który się nam w jakichś dziwnych okolicznościach nie. Niestety nie buduję, bo coś jest nie tak, tylko co jest. A, pewnie to S tu mu nie pasuje zbytnio. S się zapętało. Okej, okay, mamy dependencies. Nie wiem, czy coś widać na tej czcionce, ale mamy tutaj WebSocket. No, Spring Framework WebSocket to jest właściwie wszystko, co tutaj jest. Spring Framework WebSocket. No, widać, że ten SOC.js jest tutaj przepakowany. Jest w samym tym jarze springowym wpakowany po prostu do środka. Co do tego stompa, to nawet nie wiem, gdzie oni to wrzucili. O, tutaj jest coś, stomp i tak dalej. Czyli po prostu może zaimplementowali to po swojemu. Także tak naprawdę dodajemy jedną biblioteczkę Spring WebSockets i to wszystko. OK. Możemy to zrobić też przez to, ale może byłoby OK. Albo przy pomocy Spring Boota w ten sposób, czyli Spring Boot Starter WebSocket. To jest jedna z rzeczy, którą musimy dodać. I później wystarczy zrobić tylko konfigurację. Pierwsze Enable WebSocket Message Broker. Implementujemy. Ciekawe, czy tu nie ma jakiegoś adaptera do tego. Nie ma. Implementujemy specjalny interfejs WebSocket Message Broker Configurer, gdzie definiujemy nasz temat z nasz endpoint taki, który, pod którym będziemy rozgłaszać komunikaty na WebSocketach. To tak naprawdę są tematy, tak? Tam będziemy broadcastować do wszystkich użytkowników lub do części subskryberów jakieś komunikaty. Tak to myślę, będziemy broadcastować do wszystkich. Pod slash app będą nasze generalnie przychodzące komunikaty zbierane pod różnymi endpointami. No i jednym z takich naszych endpointów będzie właśnie pod slash app będzie slash chat z obsługą tego SOC.js-a dla fallbacków. I to jest od strony konfiguracji, a od strony już samego kontrolera. Tutaj widzimy częściowo się coś troszkę powtarza, czyli mamy ten nasz slash chat jako punkt wejściowy. No i broadcastujemy na topic slash chat. Czyli wszystko, co ktoś przyśle na slash app slash chat, broadcastujemy do wszystkich innych klientów, którzy są podpięci do naszych WebSocketów na tym kanale slash topic slash chat. I widać, bierzemy ten message i po prostu go zwracamy
wcześniej zapisujemy sobie go do bazy danych. I już, dobra. Spróbujmy to uruchomić. OK. Jeszcze zanim przejdziemy do samej aplikacji, to pokażę trochę od drugiej strony, jak to jest. Czyli od strony JavaScriptu. Tutaj jest Angular i kilka innych ciekawych biblioteczek. Między innymi ten SOC.js, Stomp, sam Angular, moduł do Angulara, do obsługi Stompa, Bootstrap do wygenerowania wyglądu. Tak, czyli generalnie do obsługi dorzucamy pole zależności, jak tak samo jak w Javie, w JavaScriptie jest to też podobnie. I co, jak to tutaj wygląda? Czyli mamy angularowy kontroler. Na początku subskrybujemy się na topic chat, czyli wszystko, co przyjdzie na topic chat, generalnie do nas też trafi. Jak to do nas trafi, to do naszej kolekcji wiadomości sobie dodamy to, co przyszło do nas na tym kanale. No i plus definiujemy sobie taką funkcję wyślij wiadomość, czyli de facto wysyłamy na /app/chat wiadomość, którą sobie wpisaliśmy z interfejsu użytkownika i później resetujemy ją do z powrotem do pustej. Czyli widać, że od strony JavaScriptu jest to też dość proste. Przy użyciu odpowiednich bibliotek robimy tylko subskrypcję i przy pomocy data bindingu automatycznie nam się będą pojawiały message, a tutaj mamy prostą funkcję, po prostu send i już. Nasz indeks HTML oprócz całej masy tutaj, tak, że tak powiem, jakichś klas i tam dziwnych atrybutów, to tak naprawdę jest mgrepeat na wiadomościach, czyli iterujemy po tamtej kolekcji messages. Wszystko, co przyszło, po prostu wysiedlamy osobę, która wysłała i content tej wiadomości. Plus pod spodem jest mały formularz, tak jak tutaj widać na stronie, tak, po prostu z nazwą użytkownika i samą wiadomością. Robimy sobie send i nam się tutaj pojawia. Możemy sobie wejść w drugim okienku. Widać. Mamy czat przy pomocy paru linijek po websocketach. Faktycznie natychmiastowa komunikacja. To są dwie różne przeglądarki, żeby nie było, że coś tam się między zakładkami Chroma w JavaScriptie przekazuje. Nie, to wszystko idzie przez serwer. Tym zresztą moglibyśmy sobie, jak wyjdziemy, gdzie to jest rozłącz i baza danych tutaj gdzieś jest też skonfigurowana, jak tylko znajdę. OK, UP raz, dwa, trzy. Widać, że wszystkie te wiadomości się tutaj też pojawiają w bazie danych. I przechwyciliśmy to wszystko i zapisaliśmy.
do bazy danych. Trochę jest dokumentacji, warto też sobie zobaczyć w GitHubie na przykład, ale więcej chyba jest na samym Spring, na tym na Spring.io po prostu. A to, co tutaj można zobaczyć, to to, co jest wspierane w tym momencie przez Spring Boota, tak? Czyli messaging przez AMQP, przez Rabbita, Spring Batch, Spring Data, patrzyliśmy, JMS, JMX, jakieś mobilne rzeczy, nawet nie wiem, co tam może być, no, device, resolver, whatever, jakaś wyższa, no. Reactor też, nowy framework od Pivotala, Redis, Security, Tymianek, web, websockety robiliśmy, także jest już tego całkiem sporo. Jest się czym bawić. Jak widać, całkiem złożone technologie, bo jak sobie zobaczymy w tym momencie na nasze beans, zobaczymy, że mamy już 135 binów, żeby to wszystko działało tak naprawdę. Także trochę tego jest. Jakbyśmy tak mieli, że tak powiem, samodzielnie, może nie wyszłoby nam 135, ale z połowa tego by nam wyszła, żeby to wszystko skonfigurować, żeby to działało tak, jak należy. Bo trzeba pamiętać, że dużo tutaj licznik podbijają te jakieś automatyczne konfiguracje, które są de facto klasami konfiguracji i oprócz tego, że definiują bina, to jeszcze same są binami w kontekście, więc to jest trochę, ten licznik jest zawyżony faktycznych binów, które cokolwiek robią, ale tak kilkadziesiąt na pewno musielibyśmy sobie zdefiniować i teraz odnaleźć wszystko w dokumentacji, jaki bin, co robi, jakie properties tam przekazać, jakie ma zależności. No to nie jest takie proste, tak? Trzeba się trochę zagłębić w temat. Jak potrzebujemy zrobić jakiś proof of concept, potrzebujemy coś na szybko, no po prostu chcemy zacząć pisać logikę, a nie martwić się o konfigurację, bo wszystko nam na defaultach po prostu zadziała, a później jak napiszemy trochę logiki, to dopiero możemy się skupić na tym, jak to optymalizować i co zrobić lepiej, no to tutaj ze Spring Boota myślę, że warto skorzystać i sobie życie po prostu uprościć. Jakieś jeszcze pytanka? Ja tutaj jakoś ładniej dorobię ten obsługę tej bazy danych i dołożę to do tego repozytorium. Zrobię takie commity, żeby było w jednym commicie po prostu zestaw konfiguracji, które zmieniłem, żeby dany feature zaczął działać. Tak, tak jak to zrobiłem do tej pory. Najpierw taka mała aplikacja, którą tam widzieliśmy w jednym pliku. Później przy pomocy, to samo przy pomocy Java. Później dodanie konfiguracji, dodanie testów, aktuatora tego znanego shella, zmiana, przerzucenie się na standardowy var, no i dodam jeszcze, tak jak mówiłem, obsługę bazy danych i websockety do tego repo, więc no, jak ktoś będzie chciał sobie zobaczyć kod, zcheckoutować, pobawić się, to zapraszam. Warto też, że tak powiem, pohakować sobie springowe guide'y, których jest całkiem sporo. Na przykład tutaj jest Using WebSocket to build an interactive web application. And Message.js, tak? Czyli na przykład jest o WebSocketach, jest dwa, są dwa tutoriale. Jeden używa, czego on tutaj używa? Bo takiego prostego JavaScriptu tak naprawdę, jak widać. Takiego, no, get element by ID i tylko Stock.js jest po drugiej stronie i Stomp, o, ok.
Tak, czyli są dwie zależności, SOC.js i stomp. JS. No a Angular to jest taka tylko dodatek. Tak, to sobie można zobaczyć na może troszkę prostszym JavaScriptie, jak to tak naprawdę działa. I to są bardzo fajne tutoriale, które dużo, dużo uczą i są bardzo szybkie do zrobienia. Jak to jest napisane, 15 minut i można ogarnąć temat. Wszystko jest też na GitHubie. Tu można sobie kliknąć go to repo. Każdy taki tutorial ma repozytorium, gdzie jest folder initial, folder complete. Można sobie zcheckoutować, wejść do initial, przejść tutorial, zobaczyć w complete, czy wszystko było dobrze wykonane, czy wszystko się zgadza. Opis krok po kroku, bardzo szczegółowy, więc można się sporo rzeczy ciekawych dowiedzieć. Okej. Okay. Jeszcze pytanka? Jak nie, to dzięki. Kończymy w takim razie. Dzieci się już do mnie dobijają, więc też muszę się zwijać. Trochę się nimi zająć. Widzę, że trochę popsułem wideo, ale generalnie tym razem dużo lepiej wyszło to nagrywanie. Chociaż pierwsza połowa nie widać tego, co robiłem, bo pokazywałem na hangoucie, kliknąłem w kogoś i pokazywał się ten ktoś, czyli właściwie jego awatar w formacie kółka i ludzika. Ale generalnie zobaczymy, jak wyjdzie nasze nagranie ostatnie. O, jest nawet jakiś czat. Ktoś. Co to za rozszerzenie jest w Chromie? Rozszerzenie to do Resta pewnie, pytanie było, tak? Advanced Rest Client. Tak się nazywa. Zresztą. Advanced Rest Client po prostu. Taki wspaniały link bezpośrednio do rozszerzenia. Ok, to chyba tyle. A dzisiaj? Dzięki. Do zobaczenia w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Świąt. Dzięki również. Dzięki. Hej. Okay.